Cieszyński Ośrodek Kultury zaprosił na najnowszą sztukę Johna Whitewooda pod tytułem Niewidzialna Nemezis w przekładzie Lucyny Krzanowskiej. Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Scena Otwarta działającej w Domu Narodowym odbył się w piątek 12 stycznia. Proszę się przedstawić. Lucyna Krzanowska. Ja jestem żoną Johna Whitewooda, prywatnie. No i dlatego, znaczy, jak się pani chce zapytać dlaczego, no to już wiadomo dlaczego. No właśnie. Pani tłumaczy te wszystkie teksty, czyli mąż pisze, pani tłumaczy. Początki były właściwie przez przypadek, bo przetłumaczyłam taką małą scenę i kierownik literacki jednego z teatrów pani to przeczytała, nie wiedząc o tym, kto jest autorem, i bardzo jej się podobało. Podobał jej się dialog. To mnie zachęciło, mogę tak powiedzieć, bo na samym początku no, wiadomo, że dialog nie jest czymś łatwym do przetłumaczenia. No i tak zaczęłam 10 lat temu tłumaczyć, no i teraz już to idzie. No a tutaj teraz w Ośrodku Kultury Cieszyńskim razem, rozumiem, tak współpracujecie, bo i pani, i mąż. Od początku jesteśmy razem, od 2010 roku, czyli 13 lat już. Początki były takie bardzo skromne i oczywiście aktorzy się zmieniają, bo jest rotacja duża. Natomiast stałymi takimi ogniwami tego zespołu jesteśmy my, czyli John i ja. No i, ale nigdy, nawet wtedy, kiedy były takie okresy, że mieliśmy mniej osób w obsadzie, to było nawet tak, że graliśmy we dwoje z Johnem, mieliśmy jakieś tam laleczki, które pokazywały różne inne postaci. Także różne, przez te 13 lat można powiedzieć, że różnie się nasze losy układały, no ale w tej chwili mamy zespół, także i bardzo się z tego cieszymy. Do tej grupy można dołączyć? Jak najbardziej. Jesteśmy otwarci. Zaprosi pani przy okazji? Bardzo proszę. Wszystkich tak. Wszystkich chętnych prosimy, żeby się zgłosili. Niepotrzebne jest doświadczenie. No trzeba tylko rozumieć tekst, który się ma wypowiedzieć, ale to jest absolutne minimum. My się zaopiekujemy, także i absolutnie formuła naszego teatru jest otwarta, wszystkich chętnych przyjmiemy. Zadowolony pan z nich? Tak, bardzo, bardzo. A zwłaszcza te nowe dziewczyny, Gosia i Natalia, bo oni są nowe. I bardzo dobrze. Im poszło. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.